Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem dzisiaj na wypadzie, gdzieś tam bytomsko-zabrzańskie pogranicze, na zboczu hałdy, jak widać. Mamy grudzień, jest zimno, śnieżek sypie i chciałoby się coś zjeść. Czy na tej kamienistej pustyni w zimę jesteśmy coś w stanie znaleźć do spożycia? Żeby się gdzieś tam posilić, zagłuszyć głód, iść dalej w teren. Pewnie, że tak. I pokażę Wam takie kolejną roślinkę, drzewko, którego na moim kanale jeszcze nie ma. Oczywiście do zagłuszenia głodu spokojnie możemy sosnę wykorzystać, ale nie o sośnie będziemy mówić, a o tym drzewku, a mianowicie olsza czarna. Drzewo rosnące gdzieś tam do około 30-35 metrów. Z rodziny brzozowatych, jest jadalne. Dawniej z liści robiono napary na płukanie jamy ustnej, chociażby, czy na potliwość stóp, na anginę. Ale nas interesują dzisiaj tylko i wyłącznie kwiatostany męskie. To są właśnie te takie kotki o barwie takie czerwonawe troszkę. To do olszy czarnej jest to drzewo jednopienne, tak więc zarówno kwiatostany męskie i żeńskie rosną na jednym drzewie. To właśnie mamy te męskie, a to mamy szyszki żeńskie. Dość charakterystyczne drzewo. I teraz co z tymi kotkami? Oczywiście zjadamy na surowo. Nie ma z tym żadnego problemu. I to jest ta pora, przypominam, mamy grudzień, to jest idealna pora właśnie na zjadanie tych kotek olszy. Są jeszcze młode. Może nie są idealne w smaku, ale i tak nie są najgorsze. Mało tego, zawierają bardzo duże ilości białka. Tak więc chociażby dlatego warto po nie sięgać, będąc na trasie. Dlatego, że niewiele teraz roślin będzie, które możemy na surowo zjadać, a mamy tego pod dostatkiem. Oczywiście nie mówię o zjadaniu w kilogramach, bo tego się nie da. Ale troszkę jak najbardziej, zagłuszyć głód, nabrać troszkę energii do dalszego wypadu. Ogólnie z tej olszy czarnej, z tych kwiatostanów męskich również powstaje, jak przy brzozie na przykład, żółty pyłek. No to się czasami dziwimy, skąd ten pyłek. Może być i z sosny, właśnie z brzozy, właśnie z olszy czarnej. Myślę, kiedyś przeczytałem, że w takim jednym kwiatostanie jest kilka milionów ziarenek. Nie wiem, czy to prawda, ale coś jest chyba na rzeczy. A zobaczcie, ile tego tutaj rośnie. Setki. Więc nie dziwmy się co do źródła powstawania tego znienawidzonego żółtego pyłku. Tak więc pamiętajcie, olsza czarna, świetne źródło białka, świetna roślina do zjadania w środku zimy, na wypadzie. Pamiętajmy o niej, korzystajmy z niej, bo naprawdę, naprawdę warto. Tak więc wszystko z mojej strony, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!